Duchu Święty, przyjdź, otwórz serce me, rozpal ducha i we mnie się bun. Oświeć umysł mój, wyraź wnętrze me, naucz, Panie, jak modlić się. Duchu Święty, przyjdź, otwórz serce me, rozpal ducha i we mnie się bun. Oświeć umysł mój, wyraź wnętrze me, naucz, Panie, jak modlić się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, łagodny, cierpliwy, miłosierny, skrusz moje serce, pokaż mi prawdę o mnie, abym w sposób święty w Twojej obecności został przygotowany do Eucharystii, która jest szczytem, która jest jednością nieba, czyśćca i ziemi. Pokaż mi wszystkie grzechy popełnione w myślach, słowach i czynach. Skrusz moje serce. Spraw, abym szczerze żałował za te grzechy, aby moje serce płakało, wiedząc, jak bardzo zraniłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem moich braci i siostry, moich bliskich. Na pewno potrzebuję spowiedzi świętej każdego dnia. Będąc po spowiedzi także teraz, wyznaję wszystkie me słabości i otrzymawszy rozgrzeszenie, będąc w stanie łaski uświęcającej, w czasie rozpoczęcia tej Eucharystii, która mnie czeka, chcę szczerze żałować za wszystko i prosić o modlitwę za mnie, biednego grzesznika, który swoimi grzechami poranił bliskich, zranił serce Boga, przepraszam Cię, Boże, skrzywdzony w człowieku. Przepraszam dziś wszystkich Was. Żałuję za wszystko. Żałuję za wszystko. To moja wina jest. Maryjo, módl się za mnie. Święci aniołowie, moi umiłowani przyjaciele z nieba i z czyśćca i wy, bracia i siostry, którzy jesteście ze mną w czasie tej Eucharystii, módlcie się za mnie, choć jedną myślą. I śpiewam sercem, ustami, życiem, tu i teraz, chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię.
dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boże, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Przygotuj, Duchu Święty, moje serce na słuchanie Słowa Bożego. Niech ono tak przeniknie mnie całego, abym z tej Eucharystii wyszedł lepszy, przemieniony i uświęcony, miłujący Boga i drugiego człowieka. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Atalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Psalm. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Niech Cię uwielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i nie głoszą Twoją potęgę, aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego Królestwa. Królestwo Twoje, Królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Będę Cię wielbił, Boże mój i Król. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte Jeruzalem nowe ujrzałem wstępujące z nieba od Boga,
przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Z Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Pan nasz.
Barankowi cześć, chwała i moc. 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 Chwała. Chwała. Po wysłuchaniu Słowa Bożego, homilii, wyznając wiarę w Tego, który jest miłością, który uczy, jak miłować i który pragnie dać swoją miłość Tobie, po modlitwie powszechnej ofiaruj swoje serce Jemu. Aby to On nauczył Cię miłości, miłowania Tego, kto jest po Twojej prawej czy lewej stronie, tu i teraz w czasie Eucharystii, do miłowania Twoich bliskich, do miłowania sąsiadów, pracodawców, pracowników, do miłowania tych, którzy są dla Ciebie nieznośni. Kapłan przygotuje biały chleb i wino z kroplą wody, a Ty przygotuj swoje serce. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wsłuchaj się dobrze w każde z wypowiadanych słów. Jak głęboka jest modlitwa Kościoła w czasie Eucharystii. Oddając cześć Bogu, Trójjedynemu, śpiewaj wraz ze swoim aniołem stróżem. Święty, 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 Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości.
Mocą Ducha Świętego chleb staje się ciałem Chrystusa. Spójrz na Niego. Gdy kapłan unosi w górę, Jezus wiszący na krzyżu, który mówi: bierz dziecko moje, jedz. Przyjmij mnie do swego życia. Żyj tą miłością, którą chcę Tobie dać w moim ciele. Abyś i Ty cały stał się miłością. Gdy kapłan uniesie kielich z krwią Chrystusa, bierz i pij, dziecko moje, to moje miłosierdzie. Bądź i Ty miłosierny, jak ja jestem miłosierny dla Ciebie. Nie odrywaj, bracie i siostro, oczu od Chrystusa, który już jest na ołtarzu, stęskniony, by żyć w Tobie, zjednoczyć się z Tobą. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Bogu Ojcu chwała w jedności Ducha Świętego. Jesteśmy dziećmi Bożymi, które mają się wzajemnie miłować. Dlatego świadomie mów: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Przekażcie sobie znak pokoju. Z miłością spójrz, bracie, siostro, na tych, którzy są obok Ciebie, za Tobą, przed Tobą. Z miłością przekaż znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, który chce uczynić Ciebie jedną wielką Bożą miłością, przeniknąć Ciebie do tego stopnia, abyś cały stał się miłością. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie i mnie uzdrawiał, przemieniał, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowione życie moje, serce, dusza, ciało. I idź do Jezusa, który z miłością, uśmiechem czeka na Ciebie, i Ty z uśmiechem na słowa kapłana, ciało Chrystusa, powiedz amen. Z miłością i z uśmiechem. Bo oto ten, który tęskni za Tobą, chce żyć w Tobie. Przyjmij go. I wracaj z nim w sercu na swoje miejsce, pełen radości, miłości i pokoju. On jest w Tobie.
czego więcej potrzeba. Zna Ciebie doskonale. Wie, jak Ciebie uzdrawiać i kiedy. Ty Mu na to pozwól. Pozwól, żeby królował w Tobie i przemienił Ciebie w Bożą miłość. Ty i On. On i Ty jedno. Gdy otrzymasz błogosławieństwo, nie zapomnij o tym, że On jest w Tobie. I już przy wychodzeniu z kościoła uśmiechnij się do tych, których mijasz. Jeśli chcesz, przytul swoich bliskich. Jezus chciałby, abyś okazywał miłość swoimi ramionami, bo Jezus nie ma innych ramion jak Twoje, aby przytulać Twoich bliskich. Ucałuj w policzek i spójrz z miłością na każdego z nich. I miej w sercu jedną myśl, abyśmy się wzajemnie miłowali, tak jak On, Jezus, nas umiłował. Amen. Bogu niech będą dzięki.